up and sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dzień dobry kochani, witam się z wami w dniu 9 naszego vlogmasu. Jezu, a dopiero był pierwszy vlogmas, już mamy 9. Nie mogę w to uwierzyć, dzisiaj mam mega dużo energii, nie wiem dlaczego, może dlatego, że się po prostu wyspałam. Bo położyłam się spać, zasnęłam tak w 12:30, co jest i tak dla mnie bardzo wcześnie. W 12:30 i obudziłam się o 5:00, ale potem poszłam spać, no i w suma summarum wstałam po 7:00. Zjadłam śniadanie, wycisnęłam sobie sok z pomarańczy, może to dlatego mam tak tyle energii, bo piłam sok z pomarańczy. No ale mniejsza o to. Pracuję, ale teraz postanowiłam sobie zrobić małą przerwę i wyszukać naszą paczkę, gdzie ona teraz się znajduje, także exciting, exciting, jestem podekscytowana, zobaczymy gdzie ona teraz się znajduje, bo wysłałam ją do Anglii, jak wiecie. Także zobaczymy gdzie ona jest. Kraj przeznaczenia, gdzie ona teraz jest. Okej, okay, dobra. 9, czyli dzisiaj, o godzinie za 12:15 w nocy wysłano paczkę z Warszawy, także jest w drodze do Anglii i teraz możemy ją, będziemy mogli ją śledzić na stronie angielskiej, także zobaczymy, może coś już jest. Także wchodzimy na Royal Mail. Royal. Tam wszystko musi być Royal, kurde. Royal Mail. Zobaczymy. Chyba, że jestem taka podekscytowana. royalmail.co.uk. Także zobaczymy, czy your cookie preferences I accept. Dobra, track an item. Że jak jestem biała, w ogóle mi się tutaj samopalacz zmył z twarzy. In transit, this item is now leaving the origin. Can you more information with everyone? Dobra, czyli tak, item leaving overseas. Jest, czyli dzisiaj w nocy została wysłana z Polski i jest już w drodze do Anglii, także oh, so excited! Tym bardziej się cieszę, dlatego że ta osoba nie wie, że dostanie paczkę, także jest taki prezent, prezent na święta, także zobaczymy. Poddenerwowana jestem trochę, bo jestem ciekawa reakcji tej osoby, ale miejmy nadzieję, że paczka dotrze, bo też jestem zdenerwowana, dlatego że często te paczki do Anglii z Polski nie docierają, listy dochodzą po 3 miesiącach, także zobaczymy, jak Anglia Polska sobie poradziła z wysyłką paczki. Teraz czekamy tylko, co zrobi Anglia. W ogóle dzisiaj mam na sobie taki sweterek, a właściwie górę od piżamy, bo dzisiaj jest mi wyjątkowo zimno. A właśnie, Boże, może przejdźmy do kalendarzy, bo skoro mam przerwę, to mogę sobie otworzyć kalendarz, także chodźcie, otworzymy sobie razem kalendarz adwentowy. Okej, to zacznijmy sobie od Yankee Candle, szukamy 9. O, jest, i to jakiś taki duży produkt widzę, także już otwieramy. O, ładnie pachnie wanilią, Christmas cookie się nazywa, pachnie dość waniliowo. Słodko i nie pachnie męskimi perfumami, więc udało nam się. Yankee Candle mamy już otwarty i bierzemy się za Ritualsa. I 9 też jest duża z tego, co widzę. Także już ją sobie otwieramy. 9 jest tutaj, moi drodzy. Uuu, coś dla mężczyzn mamy. Nice. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dołożę sobie kalendarz. Fajnie, znowu duży produkt. Ritual of Samurai Hair and Body Wash. Organiczny bambus i japońska mięta. Ciekawe, to jest do mycia. O, ładnie pachnie. Tak cytrusowo dość. Czy też chcesz powąchać? Proszę. Także to jest męskie, męska rzecz. Także pewnie poleci do mojego szwagra. No, ale tak to jestem zadowolona. Max, jak testuj? Jak? Zobaczcie, wącha. Polecasz świeczkę? Poleca. Dzień dobry, chciałabym się umówić do dentysty na kontrolę, najlepiej jak najszybciej, żeby to było. To nie, lepiej dzisiaj, poproszę o zapis, w takim razie najlepiej będzie. No i stało się, kochani, na 18:10 jestem umówiona do dentysty. Nienawidzę dentystów i chodzę tylko, kiedy mnie boli ząb, bo miałam dzisiaj jechać w ogóle do Action, do Centrum Łopuszańska, a skończy się na dentyście.
tak mnie boli, to znaczy nie sam ząb mnie boli, tylko ósemka mi się wyżyna na górze i na dole. I tak mnie boli, plus, że tutaj w jednym zębie mam taką niestety dziurę, która idzie na wylot. W sensie z boku jest dziura, która idzie na wylot tego zęba i może na przykład jak wkładam sobie, brzydko wam teraz wytłumaczę, ale jak wkładam sobie wykałaczkę w zęba, to ona idzie na wylot. Jak do tego doszło, nie wiem. Bo ja myję generalnie, myję zęby i staram się raczej dbać o nie, ale no jak widać, niestety coś musiało doprowadzić do tego, że ta dziura niestety powstała. Także zobaczymy, co lekarz powie. Jestem zdenerwowana i mam nadzieję na dużą dawkę znieczulenia, dlatego że ja generalnie nie boję się dentysty samego w sobie, aczkolwiek boję się samego tego, że daję kontrolę innemu człowiekowi. I wiecie, o co mi chodzi, mi trudno jest teraz, bo jestem zestresowana, bo no, mamy godzinę po czwartej, jestem na szóstą umówiona. Także jestem, mogę być trochę zestresowana i mogę się trochę trząść. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Czekajcie, mi tu dzwoni. Halo? Dzień dobry. Tak, tak. Tak, zgadza się. Cała. Tutaj do pana doktora Czarnyszki. Tak. A ja bym się chciała zapytać, bo pan nie może wcześniej do nas przybyć. A jak wcześniej? No nasza jest 17:20. No to bym mogła, mogłabym. Tak? Tak, tak. Nie ma problemu. No to proszę, nawet troszkę nawet wcześniej, żeby pani była niż 17:20. Dobrze, to ja mogę przyjechać. Tak, żeby pani była 16:00, o 17:00, dobrze? Dobrze, dobrze. No, nie ma problemu. Cudownie, to bardzo pani dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Nawet wcześniej, o nie! No ale wiecie, wiem, że muszę to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobię, to ten ząb będzie mnie bolał i będzie jeszcze gorzej i może to się źle skończyć, a jak wiadomo, zęby mają duży wpływ na serce, na pracę serca i w ogóle na cały nasz organizm, także jadę do dentysty i będę wam mówić co i jak, będę wam update'ować. Ja już się wyszykowałam, ubrałam, umyłam włosy, stwierdziłam, że się nie maluję, dlatego że po co się malować, tym bardziej, że nie wiem, co tam się będzie działo. Jeszcze się popłaczę, albo make-up mi się rozpłynie i co będzie. Dzwoniłam do mamy, mama mi dodała trochę otuchy, także jadę trochę bardziej naładowana taką bardziej pozytywną energią. Nerwy nadal są, ząb nadal boli, także jedziemy rozprawić się z tym raz na zawsze. Życzę im powodzenia i widzimy się już chyba w gabinecie. Czekam na Ubera, jednak zdecydowałam się jechać Uberem, bo będzie szybciej. Także za 2 minuty już będzie i jedziemy. I thought about how things can come around just like that if everyone... 2 hours later. Ja już jestem po, słuchajcie, żałuję, że was nie zabrałam do gabinetu i nie nagrałam tego, bo trafiłam na tak cudownego doktora i asystentkę, że po prostu ja się tam na tym fotelu nie mogłam uspokoić ze śmiechu. Cały czas żartował, przy borowaniu tak samo. W ogóle założył mi opatrunek na zęba, bo miałam tam dziurę, ale to taką dziurę, żeby było blisko już leczenia kanałowego. Także dobrze, że w porę przyszłam, ale było tak super. I teraz mam znieczulone pół gęby, dlatego mogę tak seplenić trochę. Ale było tak super, że no, polubiłam chyba wizyty u dentysty, naprawdę nie było się czego bać. Dostałam znieczulenie i było wszystko w porządku, ale tak się chichrałam, słuchajcie, na tym fotelu. No nie mogłam się uspokoić, ten doktor cały czas żartował, pytał się, czy boli i sprawdzał. Także naprawdę wyszło super. Także teraz 2 godziny nie mogę jeść i jestem umówiona na czyszczenie zębów, piaskowanie, także teraz jadę do... Tak myślę, że pojadę do Action w nagrodę. W nagrodę i kupić jedną rzecz, którą potrzebuję do filmowania i do robienia jednej rzeczy, także chyba zabieram was po prostu do Action, także chodźcie, jedziemy do Action, taki spontaniczny przejazd. Tylko wyszłam na chwilę do łazienki i zobaczcie, co ten mały szogun tutaj nawyrabiał. Powyciągał różne rzeczy z szafki, w ogóle ręcznik jakiś przytargał z łazienki. Szogunie! Mały szogunie, ja wczoraj sprzątałam. Tak, sprzątałam.
Ty mnie teraz nie przepraszaj, tylko to posprzątaj. 2 hours later. Mały update. Miałam jechać do Action, ale jednak wróciłam do domu, ponieważ mi się raz, że telefon rozładował, a poza tym teraz czuję, że mi puszcza znieczulenie na tego zęba i ten ząb mnie delikatnie ćmi. W ogóle mam pół twarzy znieczuloną nadal, dlatego tylko zjem i położę się spać, także dzisiaj vlogmasa nie będzie, tylko będzie połączona 9 razem z 10 i jutro po prostu sobie pojedziemy do Action, a ja dzisiaj odpocznę, położę się wcześniej spać, bo potrzebuję trochę odpocząć ze względu na tego zęba, no i ze względu na to, że dzisiaj słabo spałam, także chciałabym się już z wami pożegnać i widzimy się już jutro we vlogmasie 10 i wtedy sobie odbijemy dzisiejszy wieczór. Wybaczcie, ale po prostu no nie dam rady, ten ząb mnie ćmi i chciałabym odpocząć. Także mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe, że dzisiaj, znaczy, że jutro vloga po prostu nie będzie rano na kanale, tylko pojawi się wieczorem, taką mam nadzieję. Postaram się właśnie to tak wam wynagrodzić, żeby wstawić tego vloga, te dwa vlogi łączone wieczorem. Także do zobaczenia jutro, ja już się kładę, odpoczywam i miejmy nadzieję, że ten ząb już nie będzie mnie ćmił. Także buziaki, do zobaczyska, do jutra. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Ojej! Witasz się z widzami, tak? Dzień dobry panu, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, no dzień dobry. Ja słuchajcie, otulona kocem, dlatego że jest tak zimno, więc postanowiłam sobie ubrać w taką suknię moją. Tak, i siadam znowu do pracy, mamy, słuchajcie, 10 grudnia, 9:10, także zaczynamy dzień pracy. Słuchajcie, ja mam teraz przerwę lunchową, więc postanowiłam, że otworzymy sobie kalendarz adwentowy, zaczynamy od Rituals'a, wyjątkowo. I co my tu dzisiaj mamy? O, jakiś malutki produkcik. Wygląda słodko, także zaraz się dowiemy, co to jest. Jaki słodziak, malutki, on jest maluteńki, zobaczcie. Rituals of Namaste Glow Anti-Aging. Uuu. Jakieś antyzmarszczkowe serum. Teraz się przekonamy. Wygląda jak coś antyzmarszczkowego. O, to jest taka ampułka. Glow. No ciekawe, ciekawe. Bardzo fajny, malutki produkt. Ampułeczka. W dziesiąteczce mamy właśnie oto ten produkcik. Malutki, pewnie powędruje dla kogoś starszego z mojej rodziny. Tak on wygląda. No i przechodzimy do kalendarza z Yankee Candle. Mamy nasz Yankee. Zobaczymy, co jest w dziesiąteczce. I dziesiątkę mamy gdzie, 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 gdzie jest nasza dziesiątka? Tutaj! I odkrywamy. I co my tu mamy? Jakąś białą świeczuszkę. Trudno ją wyjąć w ogóle. Mamy, jest to taka biała świeczucha. Pięknie pachnie takim cytrusem. Pachnie jak ta mgiełka z Ritualsa, która pachniała jak trawa cytrynowa. Bardzo ładnie pachnie ta świeczuszka. Pięknie, naprawdę. Także za chwilę sobie ją zapalimy, bo mi się tu akurat świeczki palą. O, tu. Także za chwilę sobie ją włożymy, zapalimy i zobaczymy, jak ona pięknie roztacza swój zapach. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Zobaczcie, zobaczcie jak napadało śniegu i nadal pada, ale fajnie. Bardzo się cieszę, zdarzyło się ściemnić, ale zobaczcie jak super. Mam nadzieję, że ten śnieg się trochę utrzyma, ale zobaczcie jak fajnie. Mega ze śniegiem i tak pada od jakichś 3-4 godzin, a w ogóle się nie zapowiadało. A jeszcze pamiętam, że rano narzekałam, że nie, będą dopiero opady takiego mocnego śniegu w drugiej połowie stycznia przyszłego roku, a tu taka niespodzianka. Juhu!
Hej kochani, witam się z wami w vlogmas numer 10. Wczoraj nie było vlogmasu, dlatego że bolał mnie ząb i miałam poza tym mało materiału. Także dzisiaj uszykowałam się i jedziemy do action. Tak jak wam wczoraj już mówiłam, obiecałam, także zbieram się, zakładam kurtkę i jedziemy, zobaczymy co tam ciekawego mają. Chyba sobie wymienię te kolczyki, te są z Sphinx Vogue, wymienię sobie na te w sztyfcie, dlatego że i tak będę czapkę zakładać. Więc na pewno mi te kolczyki będą przeszkadzać, także jadę, bo już troszeczkę jest późno, dochodzi 18, także jedziemy. No i zabieram was oczywiście ze sobą, także chodźcie, jedziemy do action. Dzisiaj mam outfit, szelki, t-shirt włożony w spodnie, czarne spodnie, także jedziemy. Nie zakładam nic z długim rękawem, dlatego żebym się mega zgrzała. Dobrze, że mam taką grubą kurtkę. To mi będzie przynajmniej ciepło, nawet gdy mam taki cienki t-shirt. No i szelki, tak jak wam mówiłam, z Thai Supply. To nie jest firma tylko dla mężczyzn, także dla kobiet robi rzeczy, także fajnie sobie zobaczcie. No i tak to wygląda. Making our Christmas memories. Ja już dotarłam do centrum i słuchajcie, cały czas pada śnieg. Sypie, po prostu sypie. Super. Tylko niechby ten śnieg się utrzymał, to by było dobrze. No. Także idziemy do action. Słuchajcie, właśnie przyjechałam z Action i muszę wam powiedzieć, że ludzie totalnie powykupowali masę rzeczy i niestety nic tam ciekawego nie było, ani z jedzenia, ani właśnie z akcesoriów. Wszystko było powykupywane i zostały tak naprawdę tylko resztki, dlatego nic ciekawego nie kupiłam oprócz statywu, oprócz takiej lampy, którą wam właśnie pokażę. Jest to taki, już wam mówię, taki stand, można powiedzieć, statyw, jest tu lampa, trzymak na telefon i pilot, także zobaczymy jak to wygląda, rozpakujemy sobie tutaj to. Jak wam się podoba moje nowe światło, może tutaj w aparacie tak nie widać, ale w telefonie jest naprawdę zarąbiste. I wygląda to mniej więcej tak, ten statyw. Tu na górze jest lampa, tutaj mamy ten statywik. No jest super, także polecam. W Action za 55 zł.